Przychodzi wieczór, słońca już nie ma. Na działce, w kamperze, w ogrodzie. I co? I regulator to widzi, włączając nam automatycznie oświetlenie. A jak przyjdzie dzień, rano, słoneczko się pojawia, to nie trzeba nam oświetlenia. Regulator nam wyłączy i dalej zaczyna pracować. Ładować baterie i dostarczać nam tanią energię. Siemano, witam wszystkich. Także jasno, ciemno. Ciemno to w ogrodzie będzie albo w domu jasno. Słuchajcie, dzisiaj temat będzie takiego chyba najprostszego, jaki może być: regulatora MPPT. Tutaj mamy regulator MPPT. O, wejdźmy od razu na specyfikację. 12,24 V, 30 A. Od time as be. I system voltażowy, tak jak mówiłem, 12,24. Napięcie baterii 10,32 V. Maksymalne napięcie z panela 50 V VOC. Pamiętajcie, czyli może tak. W opisie filmu będzie materiał. Film o tym, jak mówię, jak dobrać takie panele i dlaczego prąd z panela jest zabójcą właśnie regulatorów MPPT. Dlaczego warto zawsze to VOC, czyli ten prąd z panela, żeby był minimum 10% mniejszy, jak dopuszcza producent, bo niestety można uszkodzić urządzenie. Co jak nawet, że tak powiem, ktoś weźmie instrukcję, a rzadko kto się za nią bierze i przeczyta. Tutaj mamy dokładne ostrzeżenie, żeby tego, słuchajcie, pilnować. I lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Maksymalne ładowanie 30 A. Zobaczcie, w tym momencie z regulatora leci 28. Ja wam zaraz przeklikam cały regulator. Zrobimy, jak żeby leciało 30. Też zrobimy, bo fajna pogoda, także fajnie można to będzie nagrać. Co tu mamy jeszcze? Load 30 A też jest na wyjściu, czyli to takie wyjście load. I to, co wam pokazywałem właśnie, że jeśli braknie już słoneczka, to wtedy nam tutaj bardzo fajnie się świeci. To jest programowalne oczywiście. I co tu mamy jeszcze? A, i teraz mamy tak. Przy układzie 12 V maksymalny panel 390 W, przy systemie 24 780. Ja w tym momencie mam podpięte pod niego nie 390, tylko 435 W. Bo tak jak mówiłem, bo sobie pomieszałem. Moc wytrzyma, ampery wytrzyma, voltów nie wytrzyma i się uszkodzi, także tego pilnujemy. Także tutaj idzie prawie pełną mocą, może tak powiem. Już mam. A, jeszcze jedna ważna informacja. Już to testowałem, bo nigdzie nie jest napisane za bardzo w tej księdze producenta. Tutaj mamy na środku taki konkretniejszy opis. O, gdzieś tu jest. Był, o jest. Całe to wszystko. I tutaj nigdzie nie mogę znaleźć, albo ja tak po prostu tego szukam. Przy jakim prądzie rozłącza nam baterię? Tutaj w systemie jest założona bateria LiFePO 4. Można też używać kwasowych, ale już lit jest taki tani, że szkoda się z tymi kwasówkami bawić. A LiFePO 4 działa nam, słuchajcie, w takich napięciach. O, jak widzicie, 12 V nam działa pomiędzy 14,6, o, nawet do 10 V, wtedy BMS rozłącza. Ja byłem ciekaw, jak regulator to reguluje, bo tutaj nie ma możliwości ustawienia wyżej, niżej odnośnie ładowania, tylko ustawiamy. O, już wam pokażę. Ustawiamy sobie typ baterii i on automatycznie dobiera do tego parametry. Gdzieś to było. Gdzieś to było. Nie tutaj, czy tu? O, tu jest chyba typ baterii. Właśnie lit, ale o, tu jest. I tutaj, jak ustawiamy LI1, daje nam LiFePO 4 12 V. I jak robiłem teścik, to przy 14,2 V przestaje ładować baterię.
Jak napięcie spada do 13,8, zaczyna z powrotem ładować. Także mamy zabezpieczone to, że szybciej reaguje regulator jak BMS baterii, bo BMS baterii wyłącza nam przy 14,8 chyba nawet, z tego co ja pamiętam, potrafi, zależy jak się ogniwo ułożył. Także system działa, jak widzicie, panel ma, żeby dobrze było widać, panel ma 435 W, 13,5 A i 38,5 V w układzie otwartym. Tak jak wam pokazywałem, widzicie, leci 27,6, czego nie leci 30? Z tego chyba powodu, że tutaj mamy 13,5 V już na baterii. No i tutaj suma tego wszystkiego nie pozwala mu, ale zaraz zrobimy tak, że zrobimy mniejsze napięcie na baterii. Robimy taki myk, włączymy obciążenie 50 A, teraz będzie szło z tej baterii, czyli maksimum dla niej 600, dokładnie ile leci? 640 W leci, jak widzicie. No, co się ładuje? Tamten magazyn się ładuje po prostu przez ładowarkę. I zobaczcie, co się teraz stało. A już teraz się tak nie stanie fajnie, jak się przedtem stało. Z drugiej strony jeszcze napięcie nam nie spadło. Na razie mamy 13,1. I chyba warunki pogodowe nam się psują. Przedtem, jak już panel jeszcze był zimny, to wtedy bardzo fajnie mi tu wyskoczyło na 14,5 A. Też sobie testuję zabezpieczenie, bo to mam 10 A. Jak to właśnie mniej więcej działa. Ciepłe jest? Nie jest. O, już się zaczyna grzać, powiem wam. Ciepłe. Tutaj są przewody, ale tutaj wszystko jest ciepłe. Także zobaczymy, kiedy strzeli, czy nie strzeli. Właśnie tak testowo sobie lecę, dlatego mam różne typy zabezpieczeń, żeby sobie to obserwować, co dzieje, jak, dlaczego. Ale lecimy tutaj przez menu tego regulatora. I tak, to co idzie z fotowoltaiki, czyli 12,9 A. No a tutaj nie chcę coś się ułożyć. Musi spać po prostu pewnie. Jak spadnie do 12,9,8, to wtedy tutaj puści 30 A. Więcej nie puści, coś 31 w piku puściły, zaraz urwało. I tak, tu mamy z PV, już nam liczy amperogodziny, chyba całościowo. Bateria ma 13 V, do baterii idzie 28,1, na cyngowym pokazuje 28,8. Mówię co, cyngowy tutaj jeszcze ma izolację, a tutaj o 28,3, no zależy wszystko od błędu pomiaru, także tego się nie czepiamy, bo nie ma sensu. SOC baterii nam pokazuje, o jak widzicie, jakie tam jest, zaczyna się rozładowywać bateria. Temperatura 25 mi cały czas pokazuje, ona jest chyba z tego czujnika, co jest w zestawie, nie jest dopięty, powiem wam, bo nic się nie zmienia. To jest czujnik do kwasu, jeszcze macie kołeczki i tutaj macie, ja to zakuwałem tak, że tak powiem, na żywca, takie fajne końcóweczki, żeby było profesjonalnie podłączone. To za pudła, jak to mówią. Dalej mamy, o właśnie, ustawienie baterii, to co wam pokazywałem sobie tutaj, jak jest trybik, to wtedy możemy tutaj dłużej przycisnąć i wchodzimy w menu i przestawiamy, co nam pasuje. Jest ustawione na 12 V, LiFePO 4 i tutaj wejście LOAD, czyli to wejście tutaj, co mamy, także nic na niego nie wychodzi, bo nic nie jest podłączone. Dalej mamy amperogodziny, czas, o i tutaj można sobie przestawić właśnie, jak sobie przytrzymamy, o jak nam miga, możemy sobie dwójeczkę, jedyneczkę, co nam pasuje. Jak mam na zero, to wtedy będzie żarówka, powinna działać cały czas. Zobaczmy, jest zero, oj włączyło się, muszę zaraz, o jest, i zaświeciła nam się bardzo fajnie żaróweczka. Przełączamy na z powrotem, żeby było w trybie na jedyneczkę. Tutaj wszystko nam pokazuje właśnie, czy się zładowanie, czy ten właśnie wyjście regulatora działa. I o i właśnie, to jest taki początek, że tak powiem, bo panel ma 31,2 V, 13 A z niego leci. Także to mnie interesuje, bo tutaj patrzę, ile amper wchodzi mi z panela, a ile mi wychodzi na baterię. Jak widać 28,9, no już chyba raczej do tych 30 nie dociągnie, po prostu panel mi się wydaje, że się nagrzał. Ale z drugiej strony zobaczę jeszcze chwileczkę, co się stanie, albo inaczej zrobimy. Mamy 12,9, oj zaraz się przewrócę, odetniemy mu przetwornicę,
No i spada w dół. 27,9 od razu z automatu spadło. A ampery z panela idą w górę. I powiem Wam, bardziej mnie interesuje ta sytuacja, bo jestem ciekaw, kiedy to zabezpieczenie puści. Bo ono już z boku jest widocznie gorące. Znaczy widocznie. Czuciowo jest gorące z jednej strony. Powiem Wam, z drugiej nie, od minusa jest gorące. Źle zaciśnięte? Nie, tu jest dobrze zaciśnięte. Tu jest też dobrze zaciśnięte. Także o, miernik się już drze, że czas przekroczony. Dobra, bawimy się. Także regulator bardzo fajny. Powiem Wam, podoba mi się takie urządzonko dla każdego. Nawet jak producent pisze, mam tam screena zrobionego, jest ochrona przed zamianą polaryzacji, czyli plus minus jak pomylicie, to też jest zabezpieczone. Bo to wszystko tam po angielsku popisane. Już sobie tutaj, o tutaj mam, powiem Wam ten. A wróć, nie tak, tak. O. No weź to teraz tak obróć, żeby to było dobrze. A, bo on mi zrobił. On mi zrobi zdjęcie tak, a ja chciałem inaczej. Dobra, zabezpieczenie przed zwarciem, ładowaniem, ochrona przed odwrotnym połączeniem. No to chyba jest to samo tak naprawdę. I ochrona przed kamieniem stecznym. Kamieniem stecznym, powiem, no kurde, z wymiotami mi się to kojarzy. Ale dobra, jest w miarę poochronione, ale nic to nie zmieni, jak niestety za dużo voltów będzie. Dobra, słuchajcie, tak, testy idą, także to będzie pierwszy układ, ja z tego film zrobię właśnie co jest, dlaczego i coś z czym mniej więcej jest spięte, ale dlatego właśnie ja sobie tutaj na dzień dobry to testuję na spokojnie, żeby widzieć właśnie co mi się grzeje, co mi się nie grzeje, w termowizji też można będzie się pobawić, tylko jak dla mnie to jest tak, że rękę przystawię i ciepłe, powiem Wam ciepłe. Zobaczymy, co się stanie. Zostawię to. Niech sobie działa, bo tego troszeczkę słonka przyszło. A też trzeba pilnować tematu, bo jak przeładuję baterię, to też właśnie nie za bardzo, bo się wszystko powyłącza. Także taki fajny regulatorek, powiem Wam, dla każdego. Bo kompera. Nie wiem, powiem Wam, nigdy na kempiku nie byłem. Do ogrodu sobie coś takiego zamontować, taki panelik zawiesić i kawałeczek jakiejś baterii, tyle, nie trzeba Wam przewodzić niczego, lecicie z całym oświetleniem ogrodu i z różnymi pierdołami właśnie. I podoba mi się właśnie ten automat, nie? Że robi się ciemno, tylko ciekawa od ilu voltów, kiedy właśnie czy zanika w ogóle produkcja, czy jeszcze jako wolty widzi z panela, czy on się uruchomi. To sobie poczekam, bo do tego muszę po prostu mieć wieczór i dam Wam znać na pewno w komentarzu, kiedy to się uruchomi. I tyle, słuchajcie, także standardowo wszystkie linki w opisie do produktu. Z mojej strony to wszystko, także szczęścia, zdrowia, pomyślności, ja testuję i już niedługo pierwsza instalacja. Co dzieje i jak, mała fotowoltaika, prosta fotowoltaika, jak to spiąć, niby prosta, a jednak nie do końca, bo wystarczy gdzieś coś zapomnieć. Ja dzisiaj zapomniałem sobie minusa dokręcić tutaj. Tego minusa nie dokręciłem, a grzał mi się cały przewód plusowy. Tutaj normalnie nie szło się dotknąć o 60 stopni. Przy 50 amperach obciążenia. Dokręciłem, no kto by pomyślał, prawda? Tu niedokręcone, grzeje się ta strona, o co chodzi? Właśnie. I to jest, to są takie niuanse, które powodują później, że tam się pojawia jakiś ogień albo inne rzeczy. Bo niestety 12 V chyba najbardziej jest niebezpieczne, bo najwięcej byśmy z niego chcieli wyciągnąć, a ono nie chce i stawia opór. A ten opór to jest ciepło. A ciepło, niestety, jak nie ma gdzie uciec, to zamienia się dym, ogień i jest problem. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się i lecimy z tematem dalej.